Serdecznie witam w tym drugiej części nabożeństwa. Obydwie pieśni nawiązywały do powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, do bliskości tego przyjścia. W tym kontekście też dzisiejsze kazanie będzie dotyczyło ważności, świętości, przysięgi, przyrzeczeń, jakie składaliśmy czy składamy. Dlatego też tekst przewodni, który był czytany przez brata, brzmiał: gdy złożysz Bogu ślub, nie zwlekaj z wypełnieniem go, bo mu się głupcy nie podobają. Co ślubowałeś, to wypełnij. Mowa wasza niech będzie tak, tak, nie, nie. To słowa Zbawiciela. I to ma ogromną ważność, znaczenie w kontekście powtórnego przyjścia Chrystusa również. Co to jest przysięga? Taka jakaś definicja, którą gdzieś tam trochę znalazłem, brzmi ona tak. Przysięga to uroczysta wypowiedź o ustalonym uprzednio tekście. Złożenie przysięgi stanowi gwarancję przestrzegania umowy, dotrzymania zobowiązań i wywiązanie się z powinności, na którą ta przysięga nakładała. Nie bądź prędki w mówieniu, waż słowa, a złożona przysięga obliguje cię do wypełnienia ślubu. Przeczytajmy z Pisma Świętego pewną dziwną historię. Ona na początku, kiedy ją będziemy czytać, wydaje się niezwykle dziwna, ta historia. Na kartach jest ona zapisana Starego Testamentu i jest obrazem pewnego rodzaju przymierza zawartego pod przysięgą. Druga Samuelowa, ale najpierw jakby to, co teraz przeczytamy, jakby pozornie nie miało nic wspólnego z tym, co do tej pory powiedziałem. Druga Księga Samuelowa, 21 rozdział, werset od 1 do 9. Druga Księga Samuelowa, 21, od 1 do 9. Za panowania Dawida nastał raz głód, który trwał 3 lata z rzędu. 3 lata głodu również było za Achaba, z jakichś tam powodów. A więc wracam do tego tekstu, który trwał 3 lata z rzędu. Dawid więc szukał wyroczni pańskiej, a Pan rzekł: na Saulu i na jego domu ciąży wina przelewu krwi, dlatego, że wytracił Gibeonitów. Wtedy król wezwał Gibeonitów i zapytał ich: Gibeonici zaś nie pochodzą z synów izraelskich, ale z pozostałości po Amorejczykach. I chociaż synowie izraelscy zawarli z nimi przymierze potwierdzone przysięgą, Saul w swej gorliwości o Izraela i Judę starał się ich wytępić. Otóż Dawid zapytał Gibeonitów: co mam dla was uczynić i czym was przejednać, abyście pobłogosławili dziedzictwo pańskie? Gibeonici odpowiedzieli mu: nie chodzi nam ani o srebro, ani o złoto. Co się tyczy Saula i jego domu, nie do nas też należy to, aby kogoś przyprawić w Izraelu o śmierć. Zapytał tedy Dawid: czego więc żądacie, abym dla was uczynił? Oni odpowiedzieli królowi: synów tego męża, który nas wytracił i który przemyśliwał nad tym, jak nas wytępić tak, iżbyśmy przestali istnieć na całym obszarze Izraela, niech nam wydadzą 7 mężów, a my pozbawimy ich życia. Niektóre przekłady mówią, a ten mówi, a my wbijemy ich na pal w Gibeonie, na górze pańskiej. I rzekł król: wydam ich wam. Oszczędził jednak król Mefiboszeta, syna Jonatana, syna Saula, ze względu na przysięgę, jaką wobec Pana
nawzajem sobie złożyli Dawid z jednej, a Jonatan, syn Saula, z drugiej strony. Kazał więc król pojmać dwóch synów Rispy, córki Aii, których urodziła Saulowi, mianowicie Armoniego i Mefisboszeta, i pięciu synów Mikal, córki Saulowej, których urodziła ona Adrielowi, synowi Barzilaja z Mecholi. I wydał ich Gibeonitom. Ci wbili ich na pal na górze przed Panem, tak iż siedmiu ich zginęło naraz. Pozbawieni zaś zostali życia w pierwszych dniach żniwa na początku żniwa jęczmiennego. Jak się wam podoba ta historia? Drastyczna. Pobieżny czytelnik Biblii, Pisma Świętego, trudno może zrozumieć to, co tu jest opisane. Na wstępie może wyjaśnię coś. Ta historia jest opisem działania sprawiedliwości w tamtych czasach według wzorców tych ludów. Jak się wam podoba? Czy możemy dzisiaj zrozumieć sens tego postępowania? Czy przeciętny człowiek widzi tu coś pozytywnego? Nie wiem, my czy ktoś inny, znawcy Biblii, jak chcielibyśmy wytłumaczyć to zdarzenie? Ale aby cokolwiek zrozumieć z tego zdarzenia tu opisanego, musimy cofnąć się o kilkaset lat do początków podboju ziemi kananejskiej. I otwórzmy Księgę Jozuego. Księga Jozuego, 9 rozdział. I pewne rzeczy tu skracam, bo można to całe czytać, ale ja pewne rzeczy skrócę. Księga Jozuego, 9 rozdział, werset od 1 do 23. A gdy usłyszeli o tym wszyscy królowie, którzy mieszkali z tamtej strony Jordanu, w górach i na nizinach oraz na całym wybrzeżu Morza Wielkiego i tak dalej, i tak dalej. Połączyli się, aby jednomyślnie walkę podjąć z Jozuem i z Izraelem. Trzeci werset tego 9 rozdziału Księgi Jozuego. Lecz mieszkańcy Gibeonu, usłyszawszy o tym, jak Jozue postąpił z Jerychem i z Aj i z innymi królami, postanowili użyć podstępu. I wybrali się w drogę zaopatrzeni w zielność, wzięli stare worki na swoje osły, stare popękane, połamane łagwie na wino i tak dalej, i tak dalej. Włożyli zdarte buty, zdartą odzież, chleb spleśniały i tak dalej. Piąty werset, szósty werset, i przyszli do Jozuego, do obozów Gilgal, i rzekli do niego, do mężów izraelskich: przybyliśmy z daleka, zawrzyjcie z nami przymierze. A mężowie izraelscy odpowiedzieli: może mieszkacie wśród nas, jakże więc mamy zawrzeć z wami przymierze? Oni zaś rzekli do Jozuego: sługami twoimi jesteśmy. Chcemy się wam poddać, być waszymi sługami. I tak przerwę tu. A sługa robi co chce w domu Pana? Podporządkowuje się standardom i rzeczom domu Pana. Więc to była niezwykła deklaracja ze strony Gibeonitów. Chcemy mieć przymierze z wami i chcemy być waszymi sługami. Uznawać to, co wy uznajecie, wierzyć w to, co wy wierzycie, i być razem z wami, tylko abyśmy mieli zachowane życie. Zawrzyjcie z nami przymierze. Siódmy werset. A mężowie izraelscy odpowiedzieli: może mieszkacie wśród nas? Oni zaś rzekli, ósmy werset, do Jozuego: sługami twoimi jesteśmy. A Jozue rzekł do nich: kim jesteście? Skąd przybywacie? Oni odpowiedzieli: z bardzo daleka, z ziemi przybyli słudzy twoi dla imienia Pana Boga twego. Nie swoich bogów, twego Boga. Słyszeliśmy bowiem wieść o nim i o wszystkim, co uczynił w Egipcie. Czyli jakby dają dowód,
że ich Bóg jest niezwykły i oni chcą mieć jakąś wspólnotę z tym Bogiem za cenę zachowania życia. Dziesiąty werset. O wszystkim, co ten Bóg uczynił królom amorejskim i tak dalej, i tak dalej. Jedenasty werset. Rzekli więc do nas nasi starsi, wszyscy mieszkańcy naszej ziemi, mówią Gibeonici. Weźmijcie żywność, idźcie i tak dalej. I znowu tu jest podkreślane w 11 wersecie. Jesteśmy waszymi sługami, zawrzyjcie więc z nami przymierze. Ten chleb i tak dalej, mówią, był świeży, jak żeśmy wyszli i tak dalej, więc z bardzo daleka jesteśmy. Piętnasty werset. A Jozue zawarł z nimi pokój i przymierze, że zachowa ich przy życiu, a przełożeni zboru im to zaprzysięgli. A wcześniej jeszcze jest w wersecie powiedziane, że Jozue nie pytał Pana o zdanie w tej sprawie. I dalej, zawarł z nimi przymierze, że zachowa ich przy życiu, a przełożeni zboru im to zaprzysięgli. A w 3 dni po zawarciu tego przymierza okazało się, że oni mieszkają niedaleko, blisko w ziemi, w której jest Izrael. Osiemnasty werset. Synowie izraelscy nie pozabijali ich, ponieważ przełożeni zboru zaprzysięgli im to na Pana Boga Izraela, a cały zbór jednak szemrał przeciwko przełożonym. Wtedy rzekli wszyscy przełożeni do całego zboru, zaprzysięgliśmy im to na Pana Boga Izraela i teraz nie możemy ich tknąć. Lecz to im uczynimy, skoro pozostawimy ich przy życiu, aby nie spadł na nas gniew z powodu złożonej im przysięgi, powiedzieli więc im przełożeni, że pozostaną przy życiu, lecz będą traktowani jako słudzy, nosić wodę, drewno, zaopatrywać świątynię, czyli będą pełnić rolę służebną w ramach ludu izraelskiego i świątyni. Czyli do najniższej hierarchii zostali jakby sprowadzeni ten królewski ród i ten możny ród, który tam występował, z jakiego pochodzili Gibeonici. Jozue, 22 werset, przywołał ich i rzekł do nich, dlaczego oszukaliście nas, mówiąc, jesteśmy z bardzo daleka, skoro mieszkacie pośród nas. Będziecie więc przeklęci i nigdy nie zostaniecie zwolnieni od rąbania drzewa i noszenia wody dla domu mojego Boga. Co z tych dwóch historii, które teraz przeczytałem, wynika? Z tej pierwszej i teraz z tej z Księgi Jozuego. One są jedną całością, ale rozdzielone wieloma dziesiątkami lat. Gibeonici, lud, który podstępem pragnął uratować życie. Czy w tej historii nasuwa się pierwszy wniosek? W sytuacjach wątpliwych, niewiadomych, należy radzić się Pana. Jozue nie radził się Pana. Siła argumentów, jakie przedstawili Gibeonici, przekonała Jozuego i starszych izraelskich, że robią dobrze, a oni, że mówią prawdę. Taka była siła argumentów Gibeonitów. Bo tam niektóre rzeczy były prawdziwe w tym, co mówili. Że Bóg izraelski jest wielki, że Bóg izraelski dokonał czegoś w Egipcie, że Bóg izraelski pokonał królów, że Bóg izraelski jest nie tak jak Bóg pogański. To była prawda. I że ta wieść się roznosiła. I to jakby uśpiło czujność izraelskich przywódców Jozuego. Mleko się rozlało. Złożono przysięgę na Pana, że zostaną zachowani przy życiu. Ich argumentacja w połowie, jak wspomniałem, była prawdziwa, jeżeli chodzi o to, że słyszeli o Bogu izraelskim, że jest potężny i tak dalej, i tak dalej. Oszustwo zostało dokonane z ich strony, a przysięga w imię Boga izraelskiego wiecznego, jedynego największego autorytetu we wszechświecie złożona. Czy zatem
Izrael nie powinien czuć się wolny od przysięgi, którą złożył, co do darowania życia? Czy nie powinien czuć się wolny? W końcu zostali oszukani. Jak spojrzeć na tą sytuację? Gibeonici przyrzekli stać się sługami Izraela, przyjmując ich zasady wiary i czcić Jehowę. Prosili o przymierze. Izraelici w szczerości serca, bo taka była motywacja Izraelitów, szczerość serca, złożyli przyrzeczenie w imię Boga. Chociaż przysięga była wydarta podstępem, oni zobowiązali się, jak tekst nam mówi, nadal dochować wierności tej przysięgi, Izraelici. Zobowiązali się i powiedzieli, my was nie zabijemy, my was nie wytracimy. Dobrze zrobili, czy źle? Fragment ducha proroczego. Złość w Izraelu ich wzrastała, kiedy po trzech dniach drogi dotarli do miast Gibeonitów położonych w samym środku kraju. I nie wytracili ich synowie izraelscy, albowiem przysięgły im były książęta zgromadzenia przed Panem Boga Izraelskiego. Skąd szemrało wszystkie zgromadzenie przeciw książętom izraelskim, że to zrobili. Przywódcy jednak nie chcieli złamać przymierza, mimo że było ono zawarte podstępem, ponieważ przysięgali na Pana. Gibeonici przyrzekli wyrzec się bałwochwalstwa i czcić Jehowę. Także zachowanie ich przy życiu nie było pogwałceniem rozkazu Bożego, które mówiło wcześniej, wytracisz te narody. Jeszcze raz przeczytam. Gibeonici przyrzekli się wyrzec bałwochwalstwa i czcić Jehowę, także zachowanie ich przy życiu nie było pogwałceniem rozkazu Bożego, który głosił zagładę pogan hananejskich. Hebrajczycy zatem nie musieli oskarżać siebie o to, że popełnili grzech, przysięgając, mimo że przysięga ta była im wydarta podstępem. Mimo wszystko musieli dotrzymać przysięgi. O ile ktoś daje słowem swym gwarancję czemukolwiek, oczywiście w dobrym zamiarze, słowo to uważane jest za święte. Żadne względy na świecie, czy to zysk, czy odwet, czy też prywatne rozrachunki, nie mogą pogwałcić nienaruszalności przysięgi lub przyrzeczenia. Obrzydliwością Panu są wargi kłamstwa. Któż może wstąpić na górę Pana i na Jego świętym miejscu? To ten, kto dotrzyma przysięgi, choćby na własną szkodę. O tym mówi Księga Kaznodziei Salomona i Psalm 24:3. Kto wstąpi na górę Pana? O ile ktoś daje swym słowem gwarancję czemukolwiek w dobrym zamiarze, a tak postąpił Izrael, Izrael w dobrym zamiarze złożył, nieświadom oszustwa, to przysięga obowiązuje. I powiem coś więcej. Aż to dziwnie brzmi. Przecież rozkaz Boży brzmiał, wytępisz wszelkie narody kananejskie. I posłuchajcie, inny byłby los Gibeonitów, gdyby uczciwie przyszli i powiedzieliby prawdę, kim są, z równoczesną deklaracją uznania Boga Izraela za swojego Boga, przyjmując Jego warunki, byliby niesłużalczym narodem, narodem sług, lecz wyróżnionym narodem. To aż dziwnie brzmi. Boski zamiar dla Izraela i narodów pogańskich był taki, jak zapisane jest w 3 rozdziale Księgi Mojżeszowej, 19 werset.
Trzeci rozdział Księgi Mojżeszowej. Trzecia Mojżeszowa, 19 rozdział. Przepraszam. Trzecia Mojżeszowa, 19 rozdział, 33 werset. Jeżeli w waszej ziemi zamieszka z tobą obcy przybysz, nie będziesz go gnębił. Obcy przybysz, który mieszka z wami, niech będzie jako tubylec pośród was samych. Będziesz go miłował jak siebie samego, gdyż i wy byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Dziwnie to brzmi, to jakby się kłóciło jedno z drugim. Ale tutaj nie jest podane wiele szczegółów. Ale jeżeli ten obcy przybysz, powiem wprost, zreflektuje się i zechce stanąć po stronie twojej, twojego Boga, to On jest wśród ciebie jako tubylec, a ty Go kochaj, ty Go miłuj, ty Go przyjmij i daruj Mu życie. A co modlił się Salomon na poświęcenie swojej świątyni w pierwszej Księdze Królewskiej 8:41? Jak się modlił? Modlił się tam o wiele spraw związanych z tą świątynią i modlił się również tak. A jeżeli przyjdzie obcy przybysz do tego przybytku, to ty wysłuchaj, to ty uczyń. Więc to nie było tak, że arbitralnie zostało zarządzone, że ktokolwiek nie jest z Izraela, wszyscy, przepraszam za określenie, do wygubienia i pod nóż. To był czas sądu dla tych narodów pogańskich. Ale jak wiemy w Nowym Testamencie, nawet w czasie sądu jeszcze, była możliwość zmiany swojego położenia. I Gibeonici w dość nietypowy sposób do tego podeszli i zostali zachowani w czasie sądu. A gdyby nie tak podeszli, ale podeszli uczciwie, to w czasie tych sądów wykonywanych na narodach pogańskich każdy naród mógł jeszcze odwrócić by swój los. Bo takie jest przesłanie z tymi tekstami, które teraz przeczytałem. Obcy przybysz ciągle miał być potraktowany jako ten, któremu można zachować życie, gdyby stanął po stronie Pana. Hebrajczycy, aczkolwiek oszukani, dotrzymali słowa przysięgi, a Gibeonici przyjęli Boga Izraela. Honor przysięgi złożonej w imię Boga został zachowany, a lud pogański uratowany. Od tego momentu, kiedy złożono przysięgę, że zostaną zachowani przy życiu, a oni będą czcić Boga Izraela. Od tego momentu ten naród był pod szczególnym ochroną Boga, wykonywaną przez jego lud. I jego lud miał dbać o zachowanie życia Gibeonitów. I teraz wracamy do 1 Samuelowej, 21 rozdział. Do 2 Samuelowej, 21 rozdział. To, co czytałem na wstępie. Jeszcze raz podkreślam, od tego momentu, tej przysięgi i tego zobowiązania, ten naród był pod szczególną ochroną Boga wykonywaną przez jego lud, czyli zachowania ich życia. I ta historia zupełnie inaczej wygląda w powiązaniu z tym, cośmy przed chwilą powiedzieli. Bo Gibeonici, ich życie było chronione przez złożoną przysięgę w imię Boga Jahwe, przez starszyznę Izraela i nikt tej przysięgi nie odwołał i nie anulował. Pomimo, że upłynęło kilkadziesiąt lat do królów, którzy powstali, Saul i Dawid. A co zrobił Saul? Za panowania Dawida nastał raz głód, który trwał 3 lata z rzędu. Dawid więc szukał wyroczni pańskiej, a pan rzekł, na Saulu i na jego domu ciąży wina przelewu krwi, dlatego że wytracili Gibeonitów. Co zrobił Saul? Zlekceważył przysięgę złożoną w imieniu Boga Jahwe przez Izraela starszyzny. A on, będąc u władzy, był kontynuatorem wszelkich zobowiązań Izraela. Miał być kontynuatorem. A w tym postępku nie był.
Złamał przysięgę przymierza nad Gibeonitami. Nie po raz pierwszy sprzeciwił się rozkazom pańskim. Za nic miał przymierze on i jego dom, bo tam jest wspomniane o jego domu. Bóg mówi tutaj, w tym fragmencie, który teraz przeczytałem, mówi o odpowiedzialności i przestępstwie. Saul popełnił przestępstwo jako król, który miał stać na straży moralnych, prawnych, cywilnych, państwowych praw Izraela, a nie stał. Nie stał. Zlekceważył przysięgę, jaką Izrael był. Złożył w imieniu Boga Jahwe w stosunku do Gibeonitów. Czy w jakikolwiek sposób ta krzywda wyrządzona przez Saula i jego dom została rozliczona na Saulu i jego domu? Nie, nie. To jakby na skutek upływu lat, jakby to powiedzieć, poszło pod dywan. I nic z tym nie było zrobione. Co mógł sobie naród Gibeonitów i okoliczne narody myśleć? Co to za lud? Składa przysięgę wobec żywego Boga, a po, nie wiem, strzelam, 80 latach oni postanawiają wytracić ten naród, który złożyli przysięgę. To tak funkcjonuje historia świata. Zawiera się przymierze, nie wiem, pakt Hitlera, Stalina, a potem obydwoje robią rzeczy straszne. Jaka tam przysięga? No to tylko na papierze. Więc czy w jakikolwiek sposób ta krzywda została rozliczona na Saulu i jego domu? Nie. Czy Bóg pogodził się z tym przestępstwem? Nie. Dlatego o tą sprawę upomniał się Bóg. Bóg, który jasno określił swoje warunki. I znowu wrócę może na sekundę do trzeciej Mojżeszowej. Trzecia Mojżeszowa, rozdział 24, werset 17-20. Jeżeli kto zabije człowieka, poniesie śmierć, a kto zabije zwierzę, zapłaci za nie zwierzę za zwierzę. Jeżeli kto okaleczy swego bliźniego, uczyni mu się tak, jak sam uczynił. Złamanie za złamanie, oko za oko, ząb za ząb, jak okaleczył człowieka, tak mu będzie oddane. Co tu chcę tylko z tego podkreślić? To nie była zasada dla normalnych ludzi. W sensie takim, że nikt nie miał prawa sam wymierzać swoje tam odwet. To była zasada tylko dla sądów. I tylko i wyłącznie dla sądów. Dzisiaj o tym fragmencie mówi się, że to było w sensie, że każdy mógł sobie tam coś na kimś odegrać. Nie, to była zasada dla sądów. Sprawiedliwość Boża wymagała reakcji za śmierć niewinnych, których w imię Boże Boga Izraela miano chronić. Dzisiaj otoczenie mówi o tym, co się dzieje na świecie. On jest wszechmocny. To co to macie za Boga, który nie reaguje? Wrócę jeszcze za chwilę do tego. Wina przelewu krwi ciążyła na Saulu i jego domu. Złamana została przysięga złożona w imieniu Boga Jahwe. Dokonał tego ten, który był ustanowiony z woli Bożej stróżem postanowień Bożych, czyli król Saul. Jego dom w jakiś sposób uczestniczył w tej zbrodni na Gibeonitach. I tutaj czytamy, że w tej 21 rozdziale 2 Księgi Samuelowa, że Dawid wydał mężów z domu Saula, aby ponieśli śmierć za to, co uczynił ten dom. Ta historia jest obrazem, że przed Bogiem nic się nie ukryje, nawet po latach. Bóg mówi, pomsta do mnie należy, ja wyegzekwuję sprawiedliwość. W tej historii przysięga nawet złożona kiedyś, dawno, bardzo dawno, ma moc obowiązującą szczególnie tych, którzy są spadkobiercami tej przysięgi i odpowiedzialności z tym związanej poprzez funkcję władzy, jaką mają. Izrael oprócz Kościoła, czyli ludu Bożego, był również państwem, gdzie obowiązywała pewna norma sprawiedliwości. I o tym tu jest mowa. Saul popełnił najnormalniej w świecie morderstwo.
na wielu ludziach. Dzisiaj byśmy to może trochę podciągnęli pod ludobójstwo, bo ten lud trzeba wytracić. Bóg o tym nie zapomniał. W drugiej księdze Mojżeszowej, w 21 rozdziale i werset 14 czytamy. Jeżeli ktoś zastawia na bliźniego swego zasadzkę, by go podstępnie zabić, to weźmiesz go nawet do ołtarza mojego, by ukarać go śmiercią. A Saul to nie był ktoś, kto był tylko z szeregowego ludu. To był, który miał stać na straży wszelkich umów, przysiąg, moralności, sprawiedliwości. I przede wszystkim realizowania miłości względem Gibeonitów. A zostali przez niego wytracani. Bóg mówi tu o sprawiedliwości wynikającej z porządku sprawiedliwości. Bezpieczeństwo i czystość moralna narodu wymagała, aby czyn morderstwa został ukarany. I Bóg zareagował i dał do zrozumienia Dawidowi, że ta sprawa wisi w powietrzu i nie jest rozwiązana. A był to czyn morderstwa. Ile przysiąg zostaje wypowiedzianych, a potem zapomniany? Jeżeli Saul zapomniał, to miał pamiętać. Ile czynów odrażających wykonanych i po latach wydaje się, że to już nie ma znaczenia. No trudno, nic się z tym nie zrobiło, czyny zostały dokonane 50 lat temu, umarło śmiercią naturalną i nikt nic z tym jakby nie było przedsiębrane. To tak, jakby czas ze złych rzeczy przemieniał je na dobre i należy je zostawić w spokoju. Jednak ta historia pokazuje, że tak nie jest. Bóg oczekuje reakcji i upomina się o sprawiedliwość. Niewinny człowiek jest szczególnie chroniony przez Boga, a jego krzywda spotka się z reakcją Bożą. Przypomnijmy sobie, teraz nawiązuję może do nas troszeczkę, przypomnijmy sobie czas naszej przysięgi tej złożonej przy chrzcie. Co z tego zostało do dzisiaj? Czy czas anulował ją ważność? Pismo Święte stwierdza jednocześnie, co ślubowałeś, to wypełnij. Albo nie pozwól, aby twoje usta przywiodły cię do grzechu. Co obiecałeś, wypełnij. Co sobotę wchodzimy do domu pańskiego? Czy aby dopełnić ślubów, jakie złożyliśmy? Czy nabożeństwo i wierność ślubowaniu jest spójne? Ta historia również pokazuje, że Bóg nie mógł błogosławić Izraelowi i pojawiły się lata suszy, dopóki nie została załatwiona wina, która była przestępstwem nieukaranym, że i z tej sytuacji by się mogło coś takiego wydawać, że król może coś więcej niż przeciętny obywatel Izraela. I Bóg tu pokazał, że król i jego dom nie może coś więcej. Nieupodobanie rozciągnęło się na cały Izrael. Czytaliśmy tu o 3 latach suszy. Bóg nie zwolnił z odpowiedzialności za niewinną śmierć króla Saula. Nie zwolnił go z odpowiedzialności. Izrael był państwem. Bóg nie zwolnił z odpowiedzialności nawet Dawida za śmierć Uriasza. Nie zwolnił go z odpowiedzialności. Przebaczył. Ale odpowiedzialność i skutki przyszły. Co się tam stało? Dziecko umarło. I potem bunt w jego domu. I gwałt w jego domu. Pytanie często jest takie. Inaczej, każda rzecz, a szczególnie zła, znajdzie swój finał na sądzie Bożym i zostanie przez Boga oceniona i ukarana. I tu kwestia czasu nie ma nic do rzeczy. Czy szybciej, czy później, ale tak się stanie.
i pytanie często stawiane przez ludzi z zewnątrz. Dlaczego Bóg pozwala? Dlaczego Bóg pozwala, jak jest wszechmogący, aby ludzie pokroju Hitlera, Stalina, Kim Jong-una, Roberta Mugabe, afrykańskiego dyktatora, uchodziły im bezkarnie? Dlaczego wielu zbrodniarzy II wojny światowej i nie tylko umarło w sytości dni dostatku po latach? Dlaczego Bóg na to pozwala? A chrześcijańska odpowiedź jest jaka? Nie pozwala i nie pozwoli na bezkarność. I teraz posłuchajmy. Każdy zły czyn popełniony przez te osoby zostanie ukarany. Albo. Jeszcze raz. Każdy zły czyn popełniony przez te osoby zostanie ukarany. Albo w śmierci Jezusa na krzyżu, jeżeli okażą skruchę i chcą się nawrócić, albo w karze drugiej śmierci, jeżeli z tej skruchy nie skorzystali. Więc pytanie, dlaczego Bóg pozwala? Nie pozwala. I w tych dwóch wypadkach zawsze przyjdzie to, co te czyny będą za sobą niosły. Karę albo w śmierci Jezusa, albo śmierci drugiej, tej wiecznej. W tej drugiej, wiecznej śmierci, jeżeli z drogi łaski nie skorzystają. I na koniec, ta historia pokazała łaskę dla Gibeonitów. Nawet, jak już wspomniałem wcześniej, w czasie sądów dla narodów pogańskich. Choć byli skazani na zatracenie, skorzystali. Co prawda metoda nie była właściwa, ale skorzystali z sytuacji, że przyjęli warunki Bożego przebaczenia, przyjęli Boże warunki, zostali zachowani przy życiu. Uczmy się czegoś z tej historii. Po pierwsze, przysięga to święta rzecz i należy jej dotrzymywać zawsze. A po drugie, przestępstwo zawsze zostanie ukarane. Czy w takiej formie, jak pokazałem, w formie śmierci Chrystusa, czy w formie śmierci, którą sam grzesznik odbierze, zawsze zostanie ukarane. Więc my dzisiaj żyjemy w czasie łaski, w której możemy skorzystać jeszcze z przebaczającej łaski Jezusa Chrystusa. Amen.